Wszyscy znają Henryka Sienkiewicza, jeśli nie Quo Vadis, to Potop albo Ogniem i Mieczem. Nie wszyscy czytają, to jest inna rzecz, że raczej oglądamy filmy niż śledzimy te książki. Dawno temu czytało się jeszcze W pustyni i w puszczy. Te książki organizowały naszą wyobraźnię, nasze wyobrażenie o przyszłości, ale moim zdaniem są to książki, które organizują wyobrażenie o przyszłości chłopców i dorosłych mężczyzn. Kobiety średnio mogą znaleźć i bohaterki, i opowieści o polskim narodzie i Polsce, z którymi mogłyby się utożsamić. Osobiście nie lubię Sienkiewicza i dlatego z chęcią porozmawiałabym o nim z innymi badaczami, z innymi kolegami, którzy owszem kochają go.